Siemaneczko, z tej strony wasz ulubiony... Przepraszam, zestrałem się mentalnie. A we wszystkim z tej strony Pio, dzisiaj będziemy robić coś, czego nie robiliśmy praktycznie nigdy, a co powinniśmy byli zrobić bardzo dawno temu. Czyli zająć się tymi... quizami SCP. Ale spokojnie, spokojnie, nie wyłączajcie jeszcze filmu, nie będzie aż tak dużo cringe'u, obiecuję. Ponieważ jakiś tydzień temu, czyli pewnie jak to oglądacie, to 2 tygodnie temu, znalazłem całkiem ciekawy quiz na temat Brighta, na temat doktora Brighta, który rzeczywiście zagłębia się w lore SCP, więc może to jakoś przeżyje. Może to będzie naprawdę trudny quiz, albo coś w tym stylu. Jakby, kojarzycie, że większość quizów tego typu to po prostu, jakie są SCP, Keter Euclid bezpieczne. Jedyne SCP, jakie według tych quizów istnieją, to 173, 096 i 049. Nie tykaj lekarza. Powinienem zrobić merch nie tykaj lekarza, taki wielki i widny napis nie tykaj lekarza. Ciekawe, czy ktokolwiek by to nosił. Tak jak są te koszulki, darmowe przytulasy, to jest dosłownie odwrotność tej koszulki. Kupowałbym. Tak więc dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie 3, uwaga, aż 3 quizy o doktorze Brighcie. 2 będą... wątpliwej jakości, ale zaczniemy od tego, który naprawdę przykuł moją uwagę i który naprawdę roztopił moje serduszko, ponieważ zauważyłem, że był robiony na podstawie mojego filmu i aż ten tydzień temu, czyli dla was 2 tygodnie temu, powtarzam to jeszcze raz, aż się musiałem pochwalić na Discordzie fundacji, że o mój Boże, ludzie edukują się, ludzie się do eduku bum. Jestem oficjalnie członkiem oświaty. Tak więc lecimy z tym koksem, quiz. Ile wiesz o rodzinie Brightów z uniwersum fundacji SCP? Autorstwa Polaczek 3310, to tak jak Nokia 3310. Ciekawe, czy twoje pytania będą tak samo wytrzymałe jak Nokia 3310. Miejmy nadzieję. Pierwsze pytanie, czy doktor Bright jest nieśmiertelny? Wow, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Jakby Bright ma amulet SCP-963, który dosłownie się nazywa nieśmiertelność. Więc jeżeli ktoś zaznaczył tutaj nie, to naprawdę spieprzył sprawę i to mocno. Tak więc lecimy dalej. Jakie imię na początku miał dr Jack Bright? Według paru opowiadań, w zasadzie według samego Duckmana, czyli według autora Brighta, Bright na początku miał na imię James zamiast Jack i po prostu zmienił sobie imię jak wszedł do fundacji, jako taki pseudonim. Nie wiem na ile jest to poprawne, ale skoro Duckman tak mówi, to no czemu nie? Kim dla doktora Brighta jest Sara SCP-321? Jest starszą siostrą, ponieważ urodziła się bardzo, bardzo dawno temu, a w zasadzie to się nie urodziła, bo sobie umarła po prostu. I jej ojciec powiedział: ej, no słuchaj, szkoda, że umarła, ej, weź ożywmy ją. I wziął, potem urodził, tak, ojciec Brighta urodził brata Brighta młodszego i powiedział: ej typie, ponieważ on miał zdolność leczenia ludzi, ej typie, ożyw moją martwą córkę. I on powiedział: ej, dobra, Beka, ożywię ci martwą córkę. No stało się z nią to, co się stało, jakby, no nie będę wam tłumaczył, no. Dupa trochę się stała. Kto z rodziny Brightów ma obecnie tytuł złowróżnej dłoni? I potem widać, że to jest na podstawie mojego filmu, ponieważ to jest moje autorskie tłumaczenie tytułu Hand Sinister. Hand Sinister, czyli złowroga dłoń, złowroga ręka, albo coś w stylu, nie wiem. Sinister tłumaczy się jako złowrogi, albo złowieszczy, albo groźny, złowróżny, albo lewy. Lewa ręka! Tak, tytuł lewej ręki o 5. No w każdym razie ma ten tytuł Serra Argent, czyli... nie pamiętam, kogo ona jest córką. Jakbyś tutaj miał pytanie, kogo córką jest Serra Argent, to bym nie wiedział. Widzisz, jaki ja jestem mało mądry? Czy rodzina Brightów ma powiązania z ręką węża? Oczywiście, że ma. Jakby ta cała rodzina, to jest jedno wielkie rozdupczenie. Cała rodzina Brightów, jakby można ją porównać do... To będzie bardzo wyrafinowane porównanie, uważajcie. Można ją porównać do tyłka, ponieważ jeden pośladek to strona fundacji, a drugi pośladek to strona ręki węża. I jakby dzieli ich taka wielka linia, a po środku... dobra, nie będę. Zbyt graficznie się robi. Na moich filmach ostatnio się robi zbyt graficznie. 4666 jest zbyt graficzny, teraz ten film będzie zbyt graficzny. Czy doktor Bright był kiedyś zwierzęciem? Jeśli tak, to jakim? Nigdy nie był zwierzęciem, był tylko małpą, był tylko królikiem. Wiadomo tylko o 3 różnych zwierzętach, nie wiadomo. Nie jestem pewien, o jakich zwierzętach mówisz, na pewno był małpą, na pewno był królikiem, ponieważ te zdjęcia znajdują się na stronie profilu doktora Brighta. Tak więc to jest ta odpowiedź. No, jest ta odpowiedź, okej. Czy dr Bright ma swoje własne dzieci, a nie ciało, które przejmuje? Teoretycznie nie wiadomo. Albo ja o tym nie wiem. Ale nie, na pewno... Tak, okej. Nie wiadomo nic o dzieciach doktora Brighta, ale posiada on wnuka Yorika Elroya.
Jorik jest wnukiem Brighta i w sumie nie wiadomo nic o całej reszcie jego rodzinki, bo Jorik nie jest postacią w ogóle zrobioną przez Deckmana, więc on po prostu powiedział: ej typie, ta postać twoja teraz jest wnukiem Brighta. I autor Jorika powiedział: ej beka, spoko. Jaką zdolność posiada Thomas Bright? Przechodzą na niego choroby lub obrażenia fizyczne po dotyku z zarażonym, to jest to? No, dokładnie. Kim jest Claire Lumino 3? Lumino? Nie wiem, jak się czyta Lumino. Lumino i francuski. Fucking francuski. Kim jest Claire Lumino 3? Claire Lumino 3 jest dokładnie jest nikim. Jaką zdolność posiada Claire Lumino 2? Telekineza, elektrokineza, czytanie w myślach. Elektrokineza. Kto założył rodzinę Brightów? Joey Tamlin. W zasadzie to była tam jakaś kmina, że coś tak naprawdę nie było z Joeyem Tamlinem, ale z kimś innym. Ale jakby nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły pomieszania tego, bo ponieważ nie ma kanonu, SCP nie ma kanonu. Więc tak naprawdę równie dobrze rodzinę Brightów mógł założyć, I don't know, prezydent Barack Obama. I po prostu cofnął się w czasie i spłodził Tamlina, a Tamlin potem stwierdził, że ej, co się odjebało? Kto jest najstarszym, znanym, jedynym, byłym małżeństwem w rodzinie Brightów? Adam Bright i Evelyn Naven. Pięknie. Kto po Adamie Brightie został O5? O5... Nie jest tak, że on, że Mikkel jest stricte po Adamie? Znaczy jest po Adamie, jakby czasowo, jakby Adam został, a potem został Mikkel, ale to brzmi, jakbyś zapytał, kto został O512 po Adamie. Tego nie mam pojęcia osobiście. Nie jestem wszechwiedzący. Nie ma chyba nawet w ogóle napisanego tego, kto był jakby po nim. Jaką królową zwana jest Evelyn Naven? Królową potworów, ponieważ przeniosła się do laboratorium doktora Prometeusza, czyli gościa, który po prostu robi mutanty i zaczęła mu robić mutanty. I nie wiem, potem zaczęła je sprzedawać. Jako zabawnie zaczęła, ale... W sumie jest zabawna perspektywa. Jak nazywa się, jak wygląda, jaką umiejętność posiada jedyny syn, którego uznaje Mikkel Bright? Chyba kopnąłem statyw przez przypadek. O, przepraszam cię kochany. Serra, Argent, ruda i nie posiada umiejętności. Fajny ten quirk, że zauważyłeś, że Serra Argent jest ruda. W ogóle praktycznie każdy Bright jest rudy. Każdy Bright praktycznie jest pieprzonym rudzielcem. Nie rozumiem tego. Znaczy, dobra, rozumiem. Bo jakby genetyka Brightów jest bardzo skomplikowana. Mam wrażenie, że Brightowie mnożą się nie tylko z całym światem, ale jednocześnie między sobą. To jest jak klan w Naruto. To są jak klany, jak klan Uchiha w Naruto. Tam jest pewnie tyle kazirodztwa, że nie dziwię się, że potem wychodzą takie anomalie jak 590 albo jak 3... Dobra, okej, okay, nie chcę nawet o tym myśleć, ale to jest bardzo dziwna perspektywa. A mamy nawet później, jakie jest motto rodziny Brightów. Wsadzę w to kutasno. Oczywiście, oni dosłownie ze wszystkim, wszędzie! David Bowie jest czarnoskóry, jest gejem. Wiesz wszystko lub prawie wszystko o rodzinie Brightów. Nigdy Gabor tu nie dojdzie. Gaborze, przykro mi, że ten quiz nie sprawił, że doszedłeś. Ale może następny sprawi. Jakby dziękuję ci, Polaczku, za zrobienie tego quizu. Jestem naprawdę dumny, że ktoś bierze informacje z moich filmów i rzeczywiście przekłada je i dalej szerzy tą wiedzę. Róbcie więcej quizów i mi wysyłajcie jakieś mądre quizy, takie, żebym nie zgadł. Ale nie takie z dupy, na przykład, co to za SCP-4216. Ponieważ, nie wiem, nie czytałem wszystkich skipów, ich jest 5000 ponad. Ale jakieś takie z głową, możecie robić quizy z moich filmów nawet, zobaczycie, czy po prostu czytam bezmyślnie, czy pamiętam to, co mówię. Dobra, lecimy dalej, do następnego quizu. O, SCP Dr. Bright, test wiedzy. Widzę miniaturkę z mojego filmu, więc wiem, że będzie ostro. Czego Dr. Bright nie może robić w fundacji? Wmawiać nowym pracownikom, że SCP-682 da się zabezpieczyć, miziając je gazetą po brzuchu. Co? Tak się da? Przecież tak się da, przecież oczywiste to jest, że tak się da. Pracować? Haha, XDDD. Oczywiście, praco. Jak to? Co? Co? Niemożliwe. Co Dr. Bright ma na? Okej. Okay. Jezu, te obrazki są piękne. Co? 963? Nie, 63 Evid. No jak to? Co? Ten quiz jest głupi. Głupi quiz. Jak ma na imię Dr. Bright? Bright to nazwisko, hech. No. Spostrzegawczyś. Okej, okay, tu prawie dobrze to wkleił. Prawie dobrze wkleił te obrazki. Jakby tutaj kompletnie mu się rozlazły, ale tu już jest prawie dobrze. Zobaczymy, czy dalej będą dobre. Jack, Jacob. Oczywiście, że Jacob. Jacob Bright. Jacob Bright to jest najlepszy, jedyny. Jakby Jacob Bright, Bright najlepszy. Czy Bright jest członkiem Rady O5? Tak? Nie wiem. Oczywiście, że je! Autorze, ciebie chyba... Autorze.
Autorze, coś ci się pomyliło. Coś ci się chyba pomyliło. Bright nie jest członkiem Rady O5. Znaczy jakiś Bright jest, ale nie Jack Bright. Nie jest i nigdy nie był. Dziękuję. Ale już widzę, że on się już poddał z wklejeniem tych obrazków, ponieważ widzi, że mu nie idzie i po prostu wkleił jakieś inne zupełnie niezwiązane. I to nawet nie jest Bright, to jest iceberg. To jest iceberg na tym obrazku, a nie Bright. Czy doktor Bright jest nieśmiertelny? Że co? Ej, kocham ten opis. Twój wynik 1 na 5. Aaaa! Przykro mi. Tamten wcześniejszy quiz sprawił, że Gabor nie mógł dojść, a tutaj ten quiz sprawia ewidentnie, że ten quiz dochodzi. Family friendly content. I ostatni quiz o doktorze Brightie. Ostatni quiz, to nie jest stricte o doktorze Brightie, ale mamy tutaj doktora Brighta, więc ostatni quiz. Obiecuję, ostatni autor ma Bradiego na profilowym, więc widać, że się zna na SCP, zna się całkowicie na SCP, więc to będzie bardzo, bardzo, bardzo trudny quiz. Czy przeżyłbyś w placówce SCP? Nie wiem, ja jestem pewien, żebym nie przeżył. Zostałeś porwany przez MTF, jesteś cywilem, wypuszczają cię w ciągu 30 dni. Doktor Drbright daje ci instrukcję. Słuchasz go. Tak. Nie, nigdy, to przecież Bright. Okej, to jest pytanie, które zaważy, czy ten odcinek jest wygranym odcinkiem, ponieważ pierwszy quiz celująco, drugi quiz kompletnie nie zdałem. I teraz ten quiz zaważy o tym, czy wiem wszystko o doktorze Brightie, czy nie. Nie, nigdy przecież to doktor Bright. A jest kolejne pytanie. Dzień drugi. Jesteś w celi, idziesz na test z 173. Czy musisz informować kolegów o tym, że mrugasz? Tak, muszę. Spotykasz się z doktorem Brightem, proponuje ci zakład. Jeśli przegrasz, to oddajesz duszę. Zgadzasz się? Nie, to przecież Bright! Nie mogę! Dzień siódmy. Jest koniec tygodnia. No co ty nie powiesz? Doktor Bright urządza przyjęcie, gdzie wrzuca personel klasy D do klatki Łazarza. Co robisz? Łazarza? Co? Co? Biblia? Co? Biblia? Jezus? Jezus? Łazarz? Lazarus. Ja protestuję. Kliknij tu, nie wybieram tej opcji. Okej, to jest najtrudniejszy quiz, jaki kiedykolwiek widziałem. Nie rozumiem go. Kliknij tu. Dzień 21 zostajesz wysłany, żeby zneutralizować SCP-966. 2. Małe dziecko. 966, co rok? Od kiedy 966 ma dzieci? Czy jakby wydarzył się w międzyczasie jakiś fanfic 966 kobieta i 966 facet? I oni po prostu zrobili małe dziecko z Brightem pewnie, jakby z rodziną Brightów, ponieważ oni się pieprzą ze wszystkim, to pewnie z tym też. I powstało to? Nie rozumiem. To jest najlepsze RPG, w jakie kiedykolwiek grałem. To jest najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek grałem. Jestem tak po prostu zanurzony w ten świat, tak po prostu dostaję, jestem bombardowany informacjami. To jest lepsze niż wirtualna rzeczywistość. Dzień 23, jesteś... Jeden z ostatnich testów, spotykasz się z SCP-079. Czy jestem do ciebie wrogo nastawiony? Tak, zazwyczaj tak. Jakby on jest po prostu wrednym kutasem i tyle. Ostatni test, czego nie wolno ci zamówić w SCP-294 i czego nie możesz wypić? Płynne metale, trucizna, najlepszy drink na świecie. Alkohole, płynne metale. Wszystko tutaj brzmi, jakby miało mnie zabić. Więc I don't know. To ostatni dzień, w końcu. Podają ci preparaty amnezyjne, co robisz? Zgadzam się na preparaty, nie zgadzam się na preparaty. Nie mam mowy. Czy przeżyłbym? Przeliczanie, licz. Chcę wiedzieć, czy przeżyłem. Przeżyłem? Tak, przeżyjesz. Słuchałeś się procedur, gratulacje. Przeżyłem, aż normalnie udostępnię na Facebooku, nie? Jestem taki dumny, że przeżyłem w fundacji SCP. I przeżyłem doktora Brighta. Jakby przeżyć doktora Brighta, to jest cudo. Wiecie co, to nie było aż takie złe. Jakby te quizy, da się zrobić je fajne. Da się po prostu dobrze bawić, nawet z tymi gównianymi quizami. Ale jednak lepiej bym się bawił z tymi poważnymi. Nawet nie poważnymi, ale takimi całkiem sensownymi. Takimi, żeby się pośmiać, takimi, żeby się czegoś dowiedzieć. Tego typu rzeczy, bo chyba do tego służą quizy, a nie do... Bright jest O5. Bright to małpa. Małpa na prezydenta. Nie tykaj lekarza. Okej, dobra, bo ja się już odpalam. Jakby jest już taka godzina, że ja się odpalam i umieram. Tak więc mam nadzieję, że to wam się spodobało i nie włączyliście po pierwszych 10 sekundach, jak zobaczyliście, że to quizy. Naprawdę kocham was całym serduszkiem i życzę wam szczęśliwego nowego roku, ponieważ pewnie nowy rok się już zaczął. I co? To były quizy o doktorze Brightie, ja jestem Pio i do zobaczenia kiedyś.